pomoc najbardziej potrzebującym w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizuje Caritas Polska. Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 to wielowymiarowy program. Program, w ramach którego dotarliśmy do bardzo dużej rzeszy osób potrzebujących. Realizacja tego programu na przestrzeni wielu lat możliwa była tylko dzięki zaangażowaniu wielu, wielu osób. Osób z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ośrodków pomocy społecznej, organizacji partnerskich regionalnych, ogólnopolskich, czy też organizacji partnerskich lokalnych, ale przede wszystkim wolontariuszy. To dzięki tej pomocy Caritas dotarł do ogromnej liczby osób potrzebujących. Wydaliśmy blisko 7 milionów paczek, 3 miliony posiłków. Jednym z rodzajów udzielanej pomocy jest wydawanie ciepłych posiłków w jadłodajni na warszawskiej Pradze. Jadłodajnia Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej istnieje od 30 lat. W programie uczestniczymy od samego początku, czyli od 2014 roku. W naszej jadłodajni codziennie wydajemy około 600-700 posiłków dziennie. Żywność z programu bardzo nam pomaga. Gotujemy na tym zupy. W naszej jadłodajni takim dużym powodzeniem cieszy się zupa grochowa. Sypiemy groch, do tego dodajemy konserwę, wiadomo, z programu POPZ. Do tego idzie makaron, no i na koniec cebula usmażona na oleju z programu. Zimą bardzo dużo wykorzystujemy cukru, bo robimy tutaj herbaty, robimy kawy i w termosach rozwozimy to osobom bezdomnym i potrzebującym. W jadłodajni Caritas przygotowujemy także bardzo dużo paczek takich na wynos, które też są organizowane z programu POPZ. Często przychodzę tutaj do Caritasu, żeby korzystać z ich pomocy. Właśnie wtedy, kiedy jest wydawany suchy prowiant. Te paczki są dużą pomocą dla mnie, bo jestem osobą bezdomną. Często się zdarzało, że nie miałem co jeść, a tutaj przychodząc tak dwa razy w miesiącu, no, dostaję suchy prowiant. Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.